Witaj. Dzisiaj wspólnie odkryjemy niezwykle skuteczną metodę złagodzenia bólu i napięcia w szyi oraz ramionach, która jednocześnie pomoże poprawić Twoją postawę. Przygotowałam dla Ciebie sesję automasażu, która sprawi, że poczujesz odprężenie i pozbędziesz się bólu. Chciałabym Ci pokazać prostą technikę, którą możesz zastosować w dowolnym momencie dnia czy to siedząc przy biurku, czy czekając na czerwonym świetle w samochodzie. Ta technika pomoże zresetować Twoją szyję i ramiona zapobiegając bólowi i go jednocześnie łagodząc. Ale zanim zaczniemy, chciałabym, abyśmy wspólnie przeszli razem przez kilka kroków przygotowawczych. Na początku usiądź prosto i skieruj swoją uwagę na szyję i ramiona. Przyjrzyj się swojej głowie. Czy jest nieco przesunięta do przodu? Nasze uszy powinny być w linii z ramionami. Aby to sprawdzić, włóż palce do uszu i opuść ręce prosto w dół. Powinny one lądować w centrum ramion, tam gdzie jest szef na ubraniach. Niektórzy z nas mają tendencję do utrzymywania głowy lekko do przodu. Dotyczy to w szczególności osób długo pracujących przy komputerze. Jeśli sytuacja ta dotyczy także ciebie, to skup się na delikatnym podniesieniu głowy. To pomoże poprawić Twoją postawę. Poczuj, jak Twoja głowa delikatnie unosi się w górę i nieco do tyłu naturalnie wracając nad ramiona. Teraz możesz zrobić mały test. Wyobraź sobie, że twoja głowa unosi się ku niebu jak balon. Twój kręgosłup to nic innego jak sznurek balonu, który jest delikatnie pociągany w górę. Nie tworząc napięcia, tylko się wydłuża. Poczuj, jak twoja głowa staje się lekka, a ramiona, jakby same, opadają w dół i nieco do tyłu. Taka postura to początek naszej dzisiejszej przygody z automasażem. Teraz jesteśmy gotowi na kolejne kroki. Zanim jednak przejdziemy do masażu, przeprowadzimy mały test. Powoli obróć swoją głowę i spójrz przez ramię, zauważając. Jak daleko jesteś w stanie się obejrzeć bez poruszenia tułowia? Obracać ma się wyłącznie twoja głowa i szyja. Ramiona muszą pozostać bez ruchu. Obserwuj najdalszy punkt, który jesteś w stanie zobaczyć, a potem powtórz to samo z drugiej strony. Ten test pozwoli ci zauważyć zmiany, które mogą nastąpić po naszym masażu. Pamiętaj, aby wykonać go ponownie po zakończonym masażu. Teraz możemy przejść do właściwej części masażu. Delikatnie pochyl swoją głowę na prawo, tak jakbyś chciał dotknąć prawym uchem do barku. Nie stosuj siły, twoja głowa ma się łagodnie pochylić w prawą stronę, nie wywołując przy tym napięcia. Teraz połóż swoją prawą dłoń na lewym ramieniu, tak jakbyś chciał się poklepać po plecach. Kiedy to zrobisz, zacznij delikatnie masować swoje ramię, od góry do dołu. Skup się na tylnej części, czyli na mięśniu czworogłowym. Użyj do tego dłoni, ale zwróć uwagę, aby przód Twojej dłoni nie wywierał zbyt dużego nacisku na szyję i ramię. To Twoje palce mają wykonać pracę masażysty. Po delikatnym rozgrzaniu tkanek przejdziemy do masażu. Będziemy masować obszar, znajdujący się pomiędzy punktem, w którym szyja łączy się z ramieniem, a miejscem, gdzie obójczyk spotyka się z łopatką. Obszar ten będziemy masować naciskając na znajdujący się tam mięsień czworoboczny dwoma lub trzema palcami. Jeżeli tego potrzebujesz, to możesz również nałożyć jeden palec na drugi, aby uzyskać większy nacisk. Ważne jest, aby dotrzeć do mięśni bardziej od tyłu niż z przodu ciała. Tam jest miejsce, gdzie znajduje się mięsień czworoboczny, a to na niego chcemy wywierać nacisk. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać z naciskiem. Wykonując ucisk, postaraj się wyczuć obolałe lub napięte miejsca. Jeżeli nie czujesz napięcia w danym miejscu, to możesz przesunąć palce trochę w jedną lub drugą stronę. Zazwyczaj każdemu udaje się znaleźć miejsce szczególnie potrzebujące rozluźnienia. Gdy już znajdziesz ten nieco obolały punkt, zacznij rysować w tym miejscu małe kółka palcami. Nie potrzebujesz robić dużych ruchów. Wykonuj subtelne ruchy, dociskając palce, w taki sposób, aby ich dotyk był wyraźny, ale nie przynosił bólu. Powoli przesuwaj palce w dowolnym kierunku, kreśląc okręgi. Następnie zmień kierunek ruchu i zacznij poruszać palcami w górę i w dół w kierunku od ucha do barku. Wykonuj niewielkie przesunięcia, przemieszczając się po mięśniu. Przesuwaj palce o jeden. 2 cm jednocześnie dociskając je do mięśnia. Następnie wykonaj ruch powrotny. Jeżeli trafisz na punkt spustowy, omówiłam punkty spustowe w poprzednim filmie, to zatrzymaj się w tym miejscu na chwilę i zwiększ nacisk. Wbij mocniej palce, aż poczujesz, że ból i napięcie ustępują. Ten moment może być bolesny, ale wytrzymaj. Po około 15 sekundach ból powinien ustąpić, a mięsień w tym miejscu powinien się rozluźnić. Gdy to się stanie, przesuń nieznacznie palce w wybranym kierunku i sprawdź, czy tam również znajduje się napięcie. Jeżeli tak, to powtórz czynność wyciskania punktu spustowego. Pamiętaj, aby masaż zawsze wykonywać po obu stronach ciała. Pochyl więc głowę na drugą stronę i zacznij masować mięsień czworoboczny. Zacznij delikatnie masować prawe ramię lewą ręką. Daj sobie czas i postaraj się wyczuć napięcie w mięśniach. Gdy skończysz, powróć do pozycji neutralnej i zatrzymaj się na chwilę. Oddychaj przez chwilę spokojnie. Następnie powtórz test polegający na patrzeniu za siebie bez poruszania tułowiem. Obracając tylko szyję i głowę, spójrz za siebie najpierw z lewej, a później z prawej strony. Czy sięgasz wzrokiem dalej niż przed masażem? Czy czujesz, że twoje mięśnie się rozluźniły? Teraz przejdziemy do masażu szyi. Wciąż będziemy masować mięsień czworoboczny, ponieważ jest to obszerny mięsień, który sięga od łopatki przez bark, aż po potylicę. Na początek połóż lewą dłoń na swoim karku i zacznij go delikatnie ugniatać, tak jakbyś chciał go chwycić i ścisnąć. Ściśnij i puść, ściśnij i puść. Wyobraź sobie, że ugniatasz ciasto. Wykonuj jedno do dwóch uciśnięć w jednym miejscu, a następnie przesuń rękę w górę lub w dół, tak aby wymasować całą szyję. Po rozmasowaniu całej szyi zmień rękę. Rozpocznij ugniatanie szyi prawą dłonią. Teraz połóż obie dłonie na szyi, każdą po swojej stronie. Żegnij ręce w łokciach i połóż dłonie na bokach szyi w taki sposób, aby palce dotykały kręgosłupa na samym środku szyi, a łokcie rozchodziły się na boki. Następnie przesuń dłonie o 2-3 cm na bok, tak aby palce leżały na mięśniu. Używając palca wskazującego i środkowego, zacznij kreślić niewielkie okręgi na mięśniu, jednocześnie dociskając palce. Przesuwaj się powoli w górę i dół, rozmasowując cały mięsień. Daj sobie czas, nie śpiesz się. Po wymasowaniu całego pasma, przesuń dłonie o kolejne 2 cm w kierunku środka szyi i kontynuuj masowanie. Pamiętaj, że bok szyi jest bardziej wrażliwy, dlatego zmniejsz nacisk. Pamiętaj również, aby masować wyłącznie mięśnie. Unikaj uciskania naczyń krwionośnych. Po rozmasowaniu szyi, rozluźnij mięśnie, opuść ręce i powróć do pozycji neutralnej. Pozwól teraz swoim ramionom opaść swobodnie, a głowie unieść się ku górze. Poczuj efekty tego, co właśnie dla siebie zrobiłeś. Wykonaj kilka głębokich oddechów i poczuj, jak twoje ciało odpoczywa. Zapamiętaj to, jak się teraz czujesz. Niech ten stan będzie dla ciebie motywacją do ponawiania automasażu. Wykonuj te ćwiczenia co kilka dni, a z czasem, Twoje mięśnie będą coraz bardziej rozluźnione, co umożliwi ci skrócenie czasu masażu. Znalezienie czasu na automasaż może wydawać się trudne, ale z kilkoma prostymi strategiami jest całkiem możliwe. Zintegruj automasaż z codziennymi czynnościami. Możesz poświęcić kilka minut na automasaż podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak oglądanie telewizji, Czytanie książki czy słuchanie muzyki. Można to robić nawet podczas przerwy na lunch w pracy. Wykorzystaj czas w łazience. Rano lub wieczorem podczas mycia zębów czy pod prysznicem możesz wykonać krótki automasaż. Ustal regularne sesje. Podobnie jak z dowolnym innym ćwiczeniem, ustal regularne sesje automasażu, aby stał się on częścią Twojej rutyny. Może to być 10 minut przed snem, tuż po przebudzeniu, czy w dowolnym innym czasie, który jest dla ciebie najbardziej wygodny. Wykorzystaj chwilę relaksu. Jeżeli masz chwilę relaksu, na przykład przed snem, wykorzystaj ten czas na automasaż. Może to pomóc ci się zrelaksować i poprawić jakość snu. Skorzystaj z aplikacji do zarządzania czasem. Istnieją aplikacje które mogą pomóc Ci zorganizować Twój czas i przypomnieć o sesji automasażu. Pamiętaj, że automasaż nie musi być długotrwały. Nawet krótkie sesje mogą przynieść wiele korzyści. Kluczem jest regularność i spersonalizowanie praktyki do Twoich indywidualnych potrzeb. Podsumowując, automasaż to prosta, efektywna i dostępna dla każdego technika, która ma wiele korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia. Bez względu na to, czy chcemy złagodzić ból, poprawić krążenie, zrelaksować się. Czy lepiej poznać własne ciało? Automasaż może być doskonałym rozwiązaniem. Dziękuję za dołączenie do mnie w tej sesji automasażu. Ten film jest współfinansowany przez Unię Europejską.